Sylwia, trochę czasu minęło od powrotu z Hiszpanii. Jak wasz związek? Związek rozwija się w zaskakującym tempie. Nie ukrywam, wiele słyszałam takich komentarzy, że Sylwia zakochana, ale do końca zachowywałam zimną krew w programie, a teraz Miki tak zyskuje z dnia na dzień, że jest naprawdę super, szukamy wspólnego mieszkania, oboje złożyliśmy wypowiedzenia we własnych mieszkaniach i od 1 grudnia oficjalnie mieszkamy razem. A zauważyłaś coś nowego w nim, jakąś nową cechę charakteru, która bardzo ci się podoba, której nie widziałaś tam? Tak, jest bardzo samodzielny. W programie nie mogliśmy patrzeć, nie wiem, na status majątkowy, nie wiem, na auto, na to, jak się człowiek zachowuje w towarzystwie, wśród przyjaciół, jaki jest pomocny, jaki jest zorganizowany. Mikołaj jest na maksa zorganizowaną osobą i widać, że od 19 roku życia funkcjonuje sam i szczerze, mogę naprawdę na nim polegać. To jest super, ale nie muszę mu przypominać, żeby coś zabrał. Często załatwia za mnie jakieś sprawy. Teraz właśnie musiał podjechać do firmy, tam załatwić pewną naszą sprawę. Ja organizowałam Mistera Polski i nie miałam obaw, że coś zepsuje. Jakie luksusy chcesz mieć w mieszkaniu, takie wymarzone? Uwaga, mam jeden, to jest dziwne, ale mieszkania głównie szuka Mikołaj, ponieważ Mikołaj ma bardzo dużo wymagań, mówi, mu się ta sofa nie podoba, ta sofa mu się nie podoba. Moje jedyne wymaganie to musi być bardzo dużo szaf, żeby mogła schować swoje buty i żeby wszystko było pochowane. Nie może być nic na wierzchu, bo wtedy się ciężko sprząta i wtedy nie sprzątam już.